Chciałbym pokazać dzisiaj, jak zrobić taki inspekt. Jak widzicie, 100 cm długości, 60 szerokości. Pokażę, jak to się podnosi, jak to się otwiera, to jest na zawiasach. Tak to będzie wyglądać. Tu jeszcze dodatkowo w ten sposób. Także pokażę, jak to wszystko zrobimy, jak to wszystko sobie skręciłem. Chcę dzisiaj zrobić inspekt, taki, żebyśmy mogli sobie sadzonki, już mam posadzone właśnie pomidorki i papryczkę w doniczce. Natomiast no, już skąd to się robi, trzeba to będzie zaraz wynieść wszystko na dwór. I pomyślałem, że zrobimy sobie inspekt. Nie zbyt wysoki, jak widzicie, to nie jest głęboko. Deska ma 12 cm, 100 cm długości będzie miała, 60 cm głębokości. Po to tylko, żeby nam po prostu się łatwo sięgało, łatwo wyciągało. Więc nie robię zbyt dużego. Tu robimy oczywiście deski, skręcamy, jak widzicie, do czoła. Najprościej w ten sposób nam będzie złożyć. To tak będzie stało na ziemi. Ziemię jest w pewnym środku, to nas na pewno nie rozjedzie. I będę robił zaraz pokrywę. Deski mamy jakieś tam, jak widzicie, wcale nie są najładniejsze. Deski jakieś tam znalezione. Już wcześniej wykorzystywane do innych celów, także nie marnuję desek nowych. Powtórnie wykorzystane, więc wszystko jest tak, jak być powinno. Skrzynię już mamy, także bierzemy się teraz za wieko. Skręcamy wieko, no w sumie tak samo jak skrzynię, te same wymiary. Tu mamy deskę taką podciętą z dwóch stron, dlatego że też taką miałem. To tak się rozbieraliśmy, taki kurniczek dla kurek i nam te deski zostały. Stąd wykorzystam również to, jest taki dwuspadowy po prostu daszek. Mocujemy już zawiasy. Zawiasy też jakieś znalazłem stare, nawet takie zardzewiałe, ale to nie ma żadnego chyba znaczenia. Ważne jest, żeby działały, żeby nam tą skrzynię po prostu otwierały. Z dwóch stron oczywiście, na wieku, jedna część, druga na spodzie skrzyni. No i sprawdzamy. No mamy już to skręcone. Spójrzcie, jak to się nam otwiera. Właśnie w ten sposób będziemy na zawiasach otwierać całe te wieko. No i żeby uchylić, jeszcze żeśmy taki umocowali właśnie patyczek, żeby można było w ten sposób oprzeć. Już całą, powiedzmy, że jak będzie ciepło, że można było to uchylić i przewietrzyć, także w ten sposób. No cóż, jeszcze folię zostało nam naciągnąć. Folia prawdopodobnie dzisiaj do mnie przyjdzie, bo zamawiałem ją 2 dni temu. Także naciągniemy folię i już będziemy mogli to wynosić. Przyszła folia, tak jak się spodziewałem tego. Zaraz zobaczymy. Kupiłem ją na Allegro, ale brałem, to jest folia czterosezonowa, grubsza folia. Odcinki były 6-metrowe, więc kupiłem 3 metry. Nie pamiętam ile, chyba 15,50 za taki pasek, 45, 7 zł. Nie jestem pewny, ile za to zapłaciłem. W każdym bądź razie będziemy teraz chcieli, żeby nam tu dołożyć, czyli metr na 60, tak jak mówimy, robimy skrzynię. Zaraz mierzymy tą folię, przycinamy i już będziemy mocować. Mocujemy już folię. Przybijamy takim takerem na strzywki normalnie. Będzie to na pewno trzymać. Musieliśmy dać, jak widzicie, taką poprzeczkę, dlatego że daszek jest dwuspadowy w tym naszym przypadku i jednak by się nam ta folia podczas deszczu zapadała do środka. A teraz ona się będzie trzymała na tej poprzeczce i myślę, że będzie na pewno dobrze.